Bardzo serdecznie witam Państwa na naszym drugim spotkaniu o spowiedzi prawie wszystko. I to jest dobrze powiedziane, bo o spowiedzi chyba nigdy wszystkiego nie powiemy, a raczej pewnie jakąś drobną część. To, że nas jest tak wielu, to jest bardzo dobry znak, że jesteśmy zainteresowani spowiedzią. I kto wie, może po tym całym cyklu nasze wszystkie spowiedzi będą przebiegać bardzo sprawnie, bardzo pobożnie, a co najważniejsze, będą naprawdę odmieniać nasze życie. Dzisiaj ten temat, który chciałbym Państwu zaproponować, temat, który brzmi bardzo łagodnie, co to jest pokuta. Kilka lat temu mój dobry znajomy podróżował przez Słowację, przekroczył nieznacznie prędkość, został zatrzymany przez miejscową policję. Trzeba wiedzieć, że policja na Słowacji jest bardzo surowa. Został zatrzymany i kiedy otrzymał mandat, to się bardzo zdziwił, kiedy popatrzył na mandat, ponieważ tam było napisane pokuta. Po słowacku pokuta, mandat, czyli kara. I on do tego momentu cały czas ma w pamięci tę pokutę, którą dostał na Słowacji. Mówi o tym, żeby już na samym początku zaznaczyć, że kiedy mówimy o tej pokucie, o której tutaj sobie powiemy, o pokucie związanej ze spowiedzią, z sakramentem spowiedzi, to zawsze, ale to zawsze w każdym wypadku tę pokutę musimy odnosić do Bożego miłosierdzia. Jeżeli tego nie zrobimy, to w każdym wypadku ta pokuta, czy rozumienie tej pokuty, no będzie herezją, będzie ocierać się o jakieś wypaczenie Bożego miłosierdzia. Chciałbym Państwu zaproponować taki układ tego spotkania, żeby miało to pewien sens. Na początku byśmy zrobili takie spojrzenie z lotu ptaka, bardzo ogólne spojrzenie na to, skąd w ogóle pokuta się wzięła, skąd taki pomysł i jak pokuta się zmieniała, dlaczego dzisiaj ta pokuta wygląda tak, a nie inaczej. Czyli zrobimy bardzo ogólny, bardzo prosty rys historyczny. I proszę nie myśleć sobie, ale nuda, bo będzie wykład historyczny, co się działo w średniowieczu albo w czasach starożytnych. Nie, to będzie bardzo krótkie przyjrzenie się temu. To jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy poznamy mniej więcej, jak pokuta wyglądała kiedyś u naszych braci chrześcijan, szczególnie z pierwszych wieków, i porównamy sobie z dzisiejszą praktyką pokuty, to dopiero będziemy wiedzieli, za czym zatęsknić, czego nam dzisiaj brakuje w praktykowaniu pokuty, a też będziemy mogli z ulgą odetchnąć, że dobrze, że dzisiaj pewnych rzeczy już nie ma, które kiedyś były w Kościele podczas praktykowania pokuty. Kiedy przejdziemy już po tej części do dalszego etapu, no to już sobie oczywiście powiemy o znaczeniu duchowym, tym teologicznym pokuty. I w końcu ja też będę chciał powiedzieć o pewnych problemach, które mamy z pokutą. Przede wszystkim z punktu widzenia spowiednika, ale nie tylko, bo nie jest tajemnicą, że spowiednik też się spowiada czasami, raczej chyba częściej niż rzadziej. Więc jako spowiednik też mam ten komfort, że mogę w miarę obiektywnie spojrzeć na problemy jako spowiednika i problemy osoby spowiadającej się pod kątem pokuty. I myślę, że ostatnia część, chyba najciekawsza, tak to bywa zazwyczaj, to są pytania i jest moment na dyskusję, żebyśmy na poziomie bardzo neutralnym, spokojnym podyskutowali, zadali pytania, skonfrontowali też nasze spojrzenia, żeby po prostu nasze spowiedzi, nasze budowanie relacji z Bogiem i z ludźmi rzeczywiście miało jeszcze lepszą jakość, żebyśmy się w tym bardzo, bardzo rozwijali. Co to jest pokuta? No myślę, że chyba takie pierwsze skojarzenie, nie wiem jakie mają Państwo skojarzenie, to jest kara, prawda? Pokutować, czyli cierpieć, czyli czuć się bardzo niekomfortowo, być ukaranym za jakieś działanie, za jakieś myśli. Ale kiedy zajrzymy do Nowego Testamentu albo do tekstów pozabiblijnych ojców Kościoła, to tam, gdzie jest pokuta, występuje greckie słowo metanoia. Myślę, że większość z Państwa zna, prawda, to słowo metanoia, greckie słowo, które się tłumaczy jako nawrócenie, pokuta, ale dosłownie metanoia oznacza zmianę sposobu myślenia. I to słowo metanoia, greckie słowo metanoia,
od razu nam rysuje, o co tak naprawdę w pokucie chodzi. Zmiana sposobu myślenia, ale też nie chodzi o takie myślenie, że aha, dzisiaj teraz będę myślał inaczej. Wczoraj myślałem tak, dzisiaj będę myślał tak. Nie, tutaj chodzi o taką zmianę myślenia, która dotyka najgłębszych pokładów naszej świadomości. Bardziej chyba możemy powiedzieć, że pokuta to jest zmiana naszej świadomości, która dotyka naszych decyzji, naszej woli, naszego umysłu i w końcu wpływa na całe nasze życie, na styl naszego życia. To jest pokuta i ta zmiana myślenia, zmiana sposobu myślenia, ona zawsze się charakteryzuje tymi dwoma elementami. Pierwszy element to jest żal, czyli myślę sobie, że do tej pory rzeczywiście moje postępowanie było, łagodnie mówiąc, smutne, fałszywe i warto coś zmienić. I wtedy uruchamia się drugi element pokuty, czyli wynagrodzenie, to co też nazywamy zadośćuczynieniem. Ojcowie Kościoła bardzo pięknie o tym pisali, że człowiek, który pokutuje, to jest człowiek, który ma w sobie smutek duszy, ale to jest smutek, który nie prowadzi do depresji, nie prowadzi do załamania i do takiego wniosku, ale byłem beznadziejny, pewnie się nic nie zmieni, tylko to jest smutek, o którym też pisze święty Paweł, który prowadzi do czegoś pozytywnego. Smucę się po to, żeby w końcu przeżyć radość, radość ze zmiany swojego życia. Ale skąd tak naprawdę pokuta się wzięła? I teraz tutaj przechodzimy do tego etapu rozwoju pokuty. Na pewno nie było tak, że pewnego słonecznego dnia papież, nie wiem, Alojz XIX usiadł wygodnie w fotelu w swoim gabinecie w Watykanie, spojrzał w niebo i pomyślał sobie, a warto wprowadzić pokutę, żeby tak trochę więcej dyscypliny w Kościele było. Tak nam czasami się wydaje, że jedna decyzja jest pokuta. Natomiast jeżeli chcemy na to bardzo szeroko popatrzeć, to oczywiście źródła pokuty znajdujemy już w Biblii. To jest bardzo, bardzo proste i zwyczajne, że kiedy zajrzymy nawet do Starego Testamentu, tam pokutę mamy już bardzo rozwiniętą. Z tym, że jest jedna zasadnicza różnica. Pokuta, którą spotykamy w Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, to jest pokuta niezwykle mocno rozwinięta zewnętrznie, od strony formy. To było bardzo wyraźne, widowiskowe, mnóstwo sił angażowano w pokutę, ale zawsze to wiązało się z przemianą wewnętrzną. Dzisiaj my żyjemy w takiej kulturze, mamy też taką mentalność, że tak dyskretnie, prywatnie budujemy mury, żeby tylko absolutnie druga osoba niczego się nie dowiedziała i nic nie zobaczyła. Bardzo duży nacisk kładziemy na to, co się dzieje wewnątrz, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę minimum i minimum tej formy. Ale to, co jest też charakterystyczne dla Starego Testamentu, a co brakuje, czego brakuje też u nas dzisiaj, pokuty były przede wszystkim publiczne. I chyba większość z nas kojarzy ten motyw, kiedy Jonasz przybywa do Niniwy, wzywa do nawrócenia mieszkańców Niniwy i król ogłasza pokutę wszystkich ludzi, władca, mieszkańcy Niniwy. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzisiaj, 14 listopada, nasz pan prezydent Komorowski ogłasza narodową pokutę, prawda? Pan prezydent i wszyscy pokutujemy. Czy to nie byłoby piękne? I rzeczywiście wtedy pokuty były publiczne, od władcy do najmniejszego w jakiejś funkcji społecznej i możemy zrobić bardzo ciekawe zestawienie praktyk pokutnych, które były w Biblii. Kiedy zrobi się to zestawienie, to naprawdę ciekawie to wygląda. Przede wszystkim, kiedy rozpoczynał się taki dzień pokuty, no to wszyscy byli informowani dźwiękiem rogu, tak? Wstaje nowy dzień, wiemy, że to jest dzień pokuty, dzisiaj pewnie syreny wyłyby na pokutę. Następnie głowy posypywano popiołem albo ziemią, my znamy tę praktykę chociażby ze środy popielcowej. Rozdzierano szaty, rzadziej spotykane. Zakładano włosienice, praktykowano leżenie krzyżem. To chyba do tej pory tylko w niektórych zakonach się praktykuje. Rwano sobie włosy i wyrywano też włosy z brody. Modlono się na kolanach, jakiś element został też dzisiaj. Spano na gołej ziemi, składano ofiary. I to, co jest ciekawe, w kulturach, które były przesiąknięte duchowością pogańską, nacinano sobie skórę. Czyli były też praktyki samookaleczeń. No i oczywiście wyznawano grzechy i była też jałmużna, czyli widzimy bardzo rozbudowane formy zewnętrzne. Dzisiaj jak widzimy, że ktoś kończy spowiedź, wychodzi penitent z konfesjonału, od konfesjonału odchodzi, to raczej nie widzimy rwania szat, rwania włosów, leżenia na posadzce.
Czy dobrze, czy źle, to już zostawiam osądowi państwa. Natomiast warto o tym pamiętać, że w Starym Testamencie nie ma tylko i wyłącznie zatrzymania się na tej formie zewnętrznej, ale jak najbardziej cały czas pamięta się o sercu, o tym, co jest wewnątrz człowieka. I człowiekiem w Biblii, który chyba najlepiej łączy formę zewnętrzną i wewnętrzne nawrócenie, jest Jan Chrzciciel. Prawda? Tutaj spotykamy się z kolejną praktyką, czyli zanurzeniem w wodę, czyli mamy znak zewnętrzny, a jednocześnie jest mowa o odpuszczeniu grzechów, o oczyszczeniu człowieka. I to jest Biblia. I teraz przechodzimy do Kościoła. Jak historycy podają, po raz pierwszy o takiej pokucie kościelnej, jeszcze nie sakramentalnej, zaczęło się mówić pod koniec pierwszego wieku. Pod koniec pierwszego wieku papież Klemens I publicznie wystąpił i wezwał młodych chrześcijan do pokuty. A dlatego ich wezwał do pokuty, ponieważ wybuchły zamieszki, bardzo poważne zamieszki. Młodzi chrześcijanie zbuntowali się przeciwko prezbiterom, czyli bunt przeciwko kapłanom, księżom. I papież Klemens, zaniepokojony, przywołał do porządku młodych chrześcijan, wzywając ich do pokuty, żeby przemyśleli swoje zachowanie, że tak bardzo krytykują i są negatywnie nastawieni do prezbiterów, czyli do duchowieństwa. Mamy też kilka bardzo ciekawych dokumentów, które pokazują też, na czym polegała pokuta w starożytnym kościele. Na przykład taki popularny dokument Didache. Tam, kiedy czytamy ten dokument, to widzimy przede wszystkim, że pokuta to jest wezwanie do świętości. Po prostu. Masz być święty, masz jak najbardziej upodobnić się do Pana Boga. I co jest ciekawe, już w Didache, czyli to są początki chrześcijaństwa, już jest mowa o pokucie materialnej. Jeżeli zarobiłeś coś pracą rąk własnych, oddaj część twojego dobytku, żeby wynagrodzić grzechy, które popełniłeś. Już w tym momencie pojawia się kwestia odkupienia materialnego, tak zwanej restytucji. Z kolei listy Klemensa mówią znowu o jałmużnie, żeby znowu coś dać. Czyli ten element pokuty materialnej jest obecny od początku. No i ciekawa rzecz, że jeżeli ktoś pokutuje, na przykład widzimy naszego tak bliźniego, który popełnił grzech, żałuje za ten grzech, to już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa podkreśla się pomoc braterską, żeby jeszcze nie podstawiać nogi, nie krytykować, nie pokazywać palcem, ale pomagać, żeby temu człowiekowi też okazywać jakieś miłosierdzie. I tutaj już w listach Klemensa pojawia się ten element pokuty jako uzdrowienia. Bóg jest przedstawiany jako lekarz. I to jest bardzo ciekawe, bo do dzisiejszego dnia tak naprawdę te elementy zostały zachowane. Ale pojawia się bardzo ważny dokument, który między innymi spowodował pewną rewolucję w pokucie w pierwszych wiekach. To jest tekst Pasterz Hermasa, gdzie między innymi Hermas pisze, że pokuta to jest drugi chrzest. I teraz rozpoczynają się te problemy, które miał chociażby święty Augustyn, że jest chrzest, czyli odpuszczenie grzechów, i po chrzcie jest możliwa jeszcze tylko jedna pokuta. I później, jak znowu ciężko zgrzeszysz, no to masz problem. Tam nie było regularnych pokut, nie było regularnych spowiedzi, jest chrzest, potem ewentualnie jest możliwość pokuty, czyli drugi chrzest, w cudzysłowie, a później już nic nie ma. Dlatego ludzie w czasach starożytnego kościoła zwlekali z przyjęciem chrztu, czekali do wieku dorosłego, tak jak Augustyn: Panie, nawróć mnie, ale jeszcze nie dzisiaj, może jutro. I bardzo się ociągał z przyjęciem chrztu, dlatego że wiedział, że jak przyjmie chrzest, to później ewentualnie czeka go pokuta, a jak zaraz sobie powiemy, to nie była taka prosta spowiedź. Jak ktoś już popadł w grzech i szedł w stronę pokuty, no to trwało bardzo długo i to było bardzo ciężkie. I dlatego szczególnie urzędnicy państwowi, to też jest ciekawe, politycy zupełnie zwlekali z chrztem. Oni czekali, aż przestaną pełnić funkcje społeczne, bo wiedzieli, z czym to się wiąże. Że nie zawsze człowiek ma to sumienie czyste, więc po co przyjmować chrzest, kiedy jeszcze może się wiele wydarzyć w życiu społecznym i politycznym. I rzeczywiście od tego momentu, czyli od III wieku, mamy tak naprawdę jedną pokutę, jedną spowiedź w życiu człowieka po chrzcie. No i to bardzo wiele zmienia w zachowaniu ludzi. I teraz, żebyśmy sobie to mogli dobrze wyobrazić, były takie trzy etapy pokuty. Po pierwsze, grzesznik zgłaszał się do biskupa i to wszystko działo się publicznie, czyli wyobraźmy sobie, jest świątynia, jest kościół, ludzie tak jak my dzisiaj są zgromadzeni i wstaje właśnie taki pan X, idzie do ołtarza, do biskupa, wszyscy patrzą, wszyscy się modlą.
Czyli mamy ten pierwszy etap i wtedy ten człowiek wyznaje biskupowi swoje grzechy. Na szczęście to było wyznanie dyskretne, tak, że tylko biskup słyszał. Jest tylko znanych kilka przypadków, kiedy to wyznanie grzechów odbyło się publicznie, czyli wszyscy słyszeli. Natomiast zaprzestano tej praktyki, uznano, że to jest sprzeczne z tradycją apostolską, na całe szczęście, też dla nas. Tylko biskup słyszał te grzechy, reszta była oddalona, modliła się za tego człowieka. I dzisiaj, jak Państwo macie kontakt albo doświadczenie wspólnot neokatechumenalnych, tam do dzisiaj jest praktykowana spowiedź w podobny sposób, że penitent spowiada się, oczywiście prezbiterowi, a wspólnota z odpowiednim dystansem otacza właśnie kapłana i penitenta i modlą się za osobę spowiadającą się. Więc to zostało zaczerpnięte z kościoła starożytnego. Biskup, kiedy wysłuchał wyznania grzechu, wtedy pouczył tego grzesznika, oczywiście, że źle zrobił, pouczył go odnośnie też ciężaru tego grzechu, który wyznał ten człowiek, i nadawał mu pokutę. I wtedy ludzie, którzy byli zgromadzeni, nakładali ręce na tego grzesznika, już pokutnika, nie grzesznika, i wręczano mu szaty pokutne, wór pokutny albo inne szaty, które miały dać jasny sygnał w społeczeństwie, ten człowiek jest pokutnikiem. Każdy wiedział, prawda? Pan Iksiński, pan Kowalski, mój sąsiad, chodzi w takim dziwnym ubraniu, jest pokutnikiem. I grzesznik wchodził w tak zwany staż pokutników. No i to trwało od kilku do kilkunastu lat, taki staż pokutników. Czasami trwało to aż do śmierci niemalże. Kiedy człowiek już umierał, wtedy pokuta była zdejmowana i przywracano go do jedności z Kościołem, ale są też znane wypadki, kiedy biskup uznał, że nie. Że jednak ten człowiek, pomimo tego, że umiera, pokuty nie wypełnił. Bardzo nam przykro. To były przypadki, które zdarzały się pojedynczo i później też uznano, że to jest gorszące, tak? Że jak człowiek rzeczywiście szczerze żałuje, odbywa tę pokutę już od kilkunastu lat, no to może warto, żeby w końcu go do tej jedności Kościoła przywrócić. I taki pokutnik przez kilka albo kilkanaście lat, albo aż do momentu śmierci, odbywał następujące praktyki. Biskup razem ze swoimi doradcami decydowali o tym, jakie to mają być konkretne praktyki pokutne. Na przykład niejedzenie mięsa, rezygnacja z funkcji społecznych. W czasie mszy świętej mogli być, ale stali przy wejściu do kościoła. Nie mogli przyjmować oczywiście komunii świętej, ani brać udziału w procesji z darami. Prawda? Czyli jak u nas jest w kaplicy procesja z darami, to ktoś z Państwa nie mógłby tych darów do ołtarza przynosić. No i oczywiście taka ciekawa funkcja pokutna, brali udział w pogrzebach i nosili ciała zmarłych. To robili pokutnicy w worach pokutnych. Nawet w chrześcijaństwie wschodnim utworzono klasy pokutników. Taki system nieco kastowy się stworzył. Na zachodzie tego nie było, ale papież Benedykt II zrobił jeden wyjątek, jeśli chodzi o ojcobójców. Jeśli ktoś zabił ojca, no to miał następującą pokutę, oprócz innych praktyk. Po pierwsze, przez 5 lat nie mógł w ogóle wchodzić do kościoła. Przez kolejnych 5 lat mógł słuchać tylko Słowa Bożego, liturgii Słowa, później musiał wychodzić. A jak chciał do Komunii Świętej przystępować, to po tych 10 latach przez 2 lata musiał pościć. I dopiero po tych 12 latach, jak biskup uznał z prezbiterami, że ten człowiek jest już skruszony i chce się poprawić, to był dopuszczany do Komunii Świętej. I dopiero po tych kilkunastu latach biskup znowu nakładał ręce, wór pokutny był zdejmowany i człowiek wracał do jedności z Kościołem. Najczęściej to miało miejsce w Wielki Czwartek. Natomiast oczywiście tutaj nie trzeba być specjalistą, żeby stwierdzić, że bardzo szybko przyszedł kryzys tego rodzaju pokuty, bo już w V i w VI wieku ten system zaczął się chwiać, zaczął się taki ruch społeczny, powstał bunt przeciwko tego rodzaju pokucie z bardzo prostego powodu. Nawet kiedy po kilkunastu latach pokuta była zdejmowana i grzechy były odpuszczone, to jakoś tak się działo, że to nie zawsze było kompatybilne ze zdejmowaniem kar kościelnych. To jest zupełnie inny temat, teraz o tym nie będę mówił, ale oprócz tego, że ktoś był pokutnikiem, to jeszcze zaciągał kary kościelne, na przykład interdykt. I dany człowiek był przyjmowany w końcu po tych kilku albo kilkunastu latach do wspólnoty kościoła, ale ciążyła nad nim kara kościelna, czyli nie mógł
pełnić funkcji społecznych, nie mógł wychodzić za mąż albo się żenić, nie mógł przyjmować święceń kapłańskich, nie mógł wstępować do wojska na przykład. Czyli tak naprawdę był banitą społecznym. Co z tego, że, no oczywiście to jest ważne, tak, wrócił do jedności z Kościołem, przyjmuje komunię świętą, ale społecznie cały czas jest przekreślony. To nie funkcjonowało zbyt dobrze. No i były bardzo, bardzo poważne napięcia społeczne. I na szczęście VII wiek. VII wiek to jest taki błogosławiony czas dla naszej pokuty, ponieważ zjawiają się w naszej części Europy mnisi irlandzcy, którzy absolutnie o takiej pokucie nigdy nie słyszeli, jak już Rzym proponował. To jest ciekawa sprawa. Mnisi irlandzcy żyli sobie w Irlandii, w swoim klasztorze, mieli jedność z papieżem, z Rzymem, ale ich praktyki bardzo się różniły od tego, co się działo w tej części rzymskiej. Dlatego, że oni w ogóle nie słyszeli o takiej pokucie. U nich pokuta była powtarzalna, tak? Zgrzeszyłem lekko, idę się wyspowiadać. A mnisi nawet spowiadali się osobom świeckim. To początki były takie, że oni potrzebowali innego chrześcijanina, wyznawali swoje grzechy i wracali do jedności z Kościołem. Po drugie, pokuta nie była publiczna, tylko prywatna. Po trzecie, korzystano z penitencjałów. To były takie specjalne księgi. Czyli na przykład ktoś mówi grzech. Ukradłem? Od razu sprawdzamy, aha, grzech X, pokuta X, prawda? Wszystko jest, to się nazywa też taksowanie grzechów. Wszystko było ustalone. Szybko, raz, dwa, cała spowiedź trwała około 20 minut. Teraz porównajmy, co się działo w Rzymie. Kilkanaście lat, jeszcze nie wiem, czy będę w jedności z Kościołem, czy nie. Natomiast mnisi zupełnie to inaczej rozwiązywali. Poza tym grzechy mógł odpuszczać nie tylko biskup, ale też mógł to robić prezbiter. Na tym też... Natomiast tutaj prosimy o wyprowadzenie tego pana, który podważa nauczanie Kościoła. Więc mógł też grzech odpuszczać prezbiter, nie tylko biskup. I tutaj też mamy tę ciekawą zmianę. Ludzie świeccy, którzy obserwowali życie mnichów, zaczęli też domagać się tego w życiu społecznym. I w końcu, kiedy zjawili się też mnisi irlandzcy w Rzymie, no to nie jest wcale niczym dziwnym, że ludziom spodobała się ta praktyka irlandzka i do tej pory to, co dzisiaj mamy, to jest właśnie dzięki mnichom irlandzkim, już mówiąc bardzo ogólnie, ponieważ ta spowiedź, którą oni praktykowali, to jest taki prototyp, tak, czy początek dzisiejszego sakramentu spowiedzi. No i jakie pokuty stosowano wtedy w Irlandii? Najczęściej to była jałmużna i najczęściej to były posty. To były też bardzo krótkie, sensowne, konkretne pokuty za dany grzech. I z biegiem czasu to nabierało kształtu i w tym momencie to, co dzisiaj mamy, jest bardzo zbliżone do tej pokuty, która się pojawiła między VII a IX wiekiem. I tyle rysu historycznego, żeby pokazać, jakie były dwie tendencje. Ta tendencja tej pokuty bardzo długiej, intensywnej i tej zmiany, która była chyba nieunikniona, jeśli chodzi o kształt pokuty. No jeśli chodzi też o dzisiejszą teologię i duchowość, jak to przeżywać, no to oczywiście zawsze były te bardzo wyraźne znaki zewnętrzne, ale oczywiście najistotniejsza jest tutaj rola wewnętrzna tej pokuty. I tak jak powiedziałem na początku, naprawdę na pokutę zawsze trzeba patrzeć przez pryzmat dobrej nowiny Ewangelii. Jeżeli ktoś nawet z nas dostaje jakąś pokutę, która wydaje mu się trudna, ciężka, to bez uznania, że to jest zakorzenione w Ewangelii i jest związane z miłosierdziem Pana Boga, no to nigdy ta pokuta nie będzie nas przemieniać. Ostatnio od jednego z mnichów cysterskich słyszałem taką ciekawą interpretację posługiwania się miłosierdziem przez papieża Jana Pawła II i papieża Franciszka. Bo nie wiem, czy Państwo zauważyli taki ciekawy mechanizm. Jan Paweł II bardzo dużo mówił o miłosierdziu, ale jednocześnie miał swoją prawą rękę, czyli kardynała Ratzingera. Prawda? I papież mówił bardzo pięknie o nawróceniu, o łagodności, ale jak tylko ktoś próbował nadużyć tego miłosierdzia, pojawiał się kardynał Ratzinger, taki zły policjant, który przywoływał do porządku i mówił: miłosierdzie tak, ale nie zapominajmy o sprawiedliwości, prawda? Kiedy z kolei za bardzo ten dokument kardynała Ratzingera wybrzmiał, wtedy papież przypominał o tej łagodnej, miłosiernej stronie.
to ten mnich cysterski nazwał, że to jest taktyka kija i marchewki. Tylko trzeba bardzo umiejętnie się tym posługiwać. Teraz mamy papieża Franciszka, który wypowiedział się na temat związków niesakramentalnych, że trzeba się temu przyjrzeć. Błyskawicznie w mediach ta informacja się pojawiła, że zmiana będzie. I za chwilę kardynał Miller, dokument, tak, sprostowanie, prawda, że tutaj przypominamy o pewnych zasadach. Czyli tutaj pojawił się delikatnie ten kij po marchewce. I trzeba o tym pamiętać, że spowiedź to jest pewne połączenie sprawiedliwości, ale też miłosierdzia. Że to wcale się nie wyklucza, wręcz musi się łączyć. Czasami jesteśmy wpychani w taką teologię miłosierdzia, która polega właśnie na pobłażaniu, na braku wymagań, a przecież miłość jest jak najbardziej wymagająca. Jeśli się dobrze zrozumie pokutę, nawet wymagającą w kontekście miłości, że to ma nam służyć, ma nas zmieniać, wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Inny jeszcze aspekt pokuty. Nie wiem też, czy Państwo tak to przeżywacie, ale ja osobiście też na pokutę starałem się patrzeć przede wszystkim jako na moment, kiedy ja mogę Panu Bogu w końcu podziękować za rozgrzeszenie. Że pokuta to wcale nie jest ciężar, tylko to jest taki moment w końcu po spowiedzi, kiedy mogę Panu Bogu wprost podziękować za to, że zabrał ode mnie ciężar, że wlał w moje serce nadzieję, ulgę. I wtedy zaczynam zastanawiać się nad zadośćuczynieniem, nad wynagrodzeniem za tę szkodę, którą wyrządziłem. No i trzeci element to jest przybliżenie do Pana Boga. Czyli to jest taka chwila, kiedy po popełnionym grzechu na nowo chcę jeszcze bardziej związać się z Panem Bogiem. No idziemy też do spowiedzi. Myślimy sobie, że ta spowiedź i pokuta ma na celu przywrócenie tylko jedności między nami a Panem Bogiem. Tak bardzo często myślimy. A spowiedź dalej jest tak naprawdę publiczna. Nie w tym oczywiście znaczeniu, że konfesjonał stoi w środku kaplicy, wszyscy patrzymy, kto się spowiada, tylko że pokutnik, czy penitent raczej, on też oprócz tego, że z Panem Bogiem odnawia swoją relację, to on odnawia relację też z Kościołem, czyli z nami wszystkimi, czyli z innymi ludźmi. A trzecią osobą, z którą się ten penitent jedna, to jest on sam. Bo też przecież wiemy, że grzech chyba tak naprawdę najmocniej bezpośrednio rani nas samych, osłabia nas, wprowadza nas w zamieszanie, w rozpacz, w chaos. No i po co jest tak naprawdę pokuta? Czy nie wystarczyłoby rozgrzeszenie? Wychodzimy, prawda, od spowiedzi, odchodzimy od konfesjonału. Po co jeszcze jest ta pokuta? Oprócz oczywiście tego, co powiedziałem, dziękczynienia, przywnięcia do Pana Boga. Jest taka rzecz, że oczywiście spowiedź gładzi grzechy. Tylko, że spowiedź, samo rozgrzeszenie, niestety nie naprawia wyrządzonej szkody. To jest właśnie ta zasadnicza różnica i dlatego jest potrzebne zadośćuczynienie. Uzdrowienie po prostu tego, co się wydarzyło, próba naprawienia tego. No weźmy taki bardzo prosty przykład. Jestem ciężko chory, lekarz przeprowadza operację, czyli byśmy porównali rozgrzeszenie do udanego zabiegu chirurgicznego, natomiast jeszcze czeka nas cała rehabilitacja, powrót do zdrowia. To wszystko musi się zrosnąć, ja muszę wrócić do sił i to jest pokuta. To jest próba podniesienia się po grzechu. Grzechu już nie ma, ale jest rana po tym grzechu. Ręka jest złamana, ręka jest wsadzona w gips i jeszcze potrzebujemy czasu, potrzebujemy determinacji, żeby tę rękę jednak przywrócić do dawnej sprawności. I chyba teraz dochodzimy też do takiego trudnego momentu, szczególnie dla spowiednika, że spowiednik, który słucha wyznania grzechów i zastanawia się nad pokutą, on musi jak najlepiej wniknąć w sytuację penitenta, żeby ta pokuta po pierwsze była w miarę proporcjonalna do ciężaru grzechów, żeby tutaj nie nadać jakiejś potężnej pokuty za jakiś bardzo drobny grzech i odwrotnie, a jednocześnie żeby ona uwzględniała możliwości penitenta, żeby ona po prostu była możliwa do wykonania, a bywają takie sytuacje, kiedy jest takie nieporozumienie między spowiednikiem a spowiadającym się, że ta pokuta jest naprawdę niemożliwa do wykonania, za chwilę też o tym sobie powiemy. W samej pokucie też nie chodzi o to, żeby człowiek przestał całkowicie grzeszyć. Znaczy ideał jest oczywiście taki, żeby nie grzeszyć, ale no powiedzmy sobie szczerze, dopóki żyjemy, to będziemy grzeszyć. I to jest jedna sprawa, staramy się nie grzeszyć. I często jak odchodzimy od spowiedzi,
to raczej obiecujemy to, że będziemy starać się nie grzeszyć, a nie obiecuję, że nie będę. To jest niemożliwe raczej. Pokuta ma inny cel tak naprawdę. Chodzi o to, żeby uwolnić w nas dobro, które już posiadamy, a które poprzez grzech zostało gdzieś zamazane, ukryte. Żeby uaktywnić w nas życiodajną siłę do czynienia dobra. Czyli jest walka o miłość, jest walka o dobro, a nie walka z grzechem, tak? Od tej pory, nie wiem, zjadłem mięso w piątek, nie będę patrzył na mięso, szczególnie w piątek, prawda? Koncentrujemy się na tym, żeby nie zgrzeszyć? Nie. Pokuta polega na tym, żebyś uaktywnił w sobie siłę do czynienia dobra, a nie na tym, żeby walczyć bezpośrednio z samym grzechem, bo to do niczego nie doprowadzi. I w końcu dzisiejsze rozumienie pokuty i Sobór Watykański II bardzo to podkreślił, to jest przede wszystkim proces uzdrowienia. Nawet jeżeli mówimy o karze, tak, pokuta, kara, to tak jak w idealnym takim systemie resocjalizacyjnym. Wiadomo, że te systemy społeczne nie najlepiej wyglądają, ale wyobraźmy sobie utopia, system, gdzie człowiek odbywa karę nie po to, żeby go pognębić, tylko po to, żeby on zaczął się zmieniać, żeby zaczął odkrywać lepsze oblicze siebie. I temu służy pokuta. Pokuta to też nie jest podkreślenie naszej wartości. Prawda, że zgrzeszyliśmy nawet ciężko i teraz jestem do niczego, a pokuta ma tylko to pokazać, jak byliśmy beznadziejni. Wyobraźmy sobie taką sytuację, o tym też ojciec Wojciech Prus pisze, a raczej mówi, bo to jest wywiad w książce Spowiedź bez końca. On posługuje się obrazem łodzi. Nie łodzi jako miasta, ale łodzi, która płynie, jachtu. Że marynarz wypływa na niebezpieczne wody, a życie jest takim niebezpiecznym oceanem, i źle oblicza kurs i prowadzi jacht na takie wody, gdzie oczywiście zaraz pojawia się sztorm, burza, maszt jest złamany, łódź prawie utonęła, inni pasażerowie tej łodzi prawie utonęli i wtedy rozpoczyna się powrót na właściwy kurs, naprawianie łodzi, opatrywanie ran. To jest pokuta, natomiast nikt temu marynarzowi nie zabiera patentu. Nikt nie mówi mu, słuchaj, już od tej pory nie będziesz pływał, bo tego nie umiesz robić. I to jest właśnie fenomenalne w sakramencie spowiedzi, że dalej będziesz żył. Nikt cię nie zwalnia z obowiązku życia, nie załamuj się, dalej będziesz żył, dalej popłyniesz, tylko najpierw nastaw maszt, załataj dziury, wylecz swoje rany. To może trwać bardzo długo. I często nam nie pomaga niestety taka mentalność chińskiej zupki. Zaleję i mam zupkę. To jest tak, jak przychodzimy do lekarza, poprosimy o lekarstwo, bo jutro chcę już być zdrowy. A lekarz mówi, nie, to prawdopodobnie jest kilka miesięcy kuracji, naświetlania, okładów i tak dalej, i tak dalej. Z pokutą jest tak samo. Chcemy po jednej spowiedzi mieć absolutnie wszystko poustawiane, ponaprawiane? Nie, pokuta to jest proces. Pokuta to jest proces. I tak jak człowiek po operacji wraca do sił, to on jeszcze nie będzie sprawny. Znowu gdzieś się potknie, znowu gdzieś się przewróci, znowu się lekko zrani. Tak samo jest ze spowiedzią i z pokutą. Kwestia pewnej cierpliwości i zgody na to, że to nie ma nas pognębić, ale ma przede wszystkim nas systematycznie, krok za krokiem uzdrawiać i podnosić do pionu. Jeżeli ktoś z Państwa jeździ samochodem, gdzieś szczególnie na takich trasach pomiędzy miastami, zdarzy się gdzieś źle skręcić, szczególnie gdzieś tam już wjechać na autostradę niepotrzebnie, no to wiemy doskonale, ile czasu, ile kilometrów trzeba, żeby zawrócić. Podobnie jest bardzo z pokutą. Zgrzeszyłeś, grzech to jest jeden moment nieuwagi, decyzji, natomiast powrót na właściwy kurs czasami trwa bardzo długo. Jakie mamy rodzaje pokuty? To, co też mogę Państwu zaproponować, a w zasadzie to nic nowego, bo to Pan Jezus proponuje w Ewangelii, modlitwa, post, jałmużna. Żebyśmy dobrze to zrozumieli. Ja bardzo długo, kiedy słyszałem o tych trzech praktykach pokutnych, to się od razu zamykałem. To było jeszcze wiele lat temu, kiedy słyszałem o poście, post. Bardzo źle mi to się kojarzyło. Od razu głód mi się pojawiał i źle się czułem. Jałmużna nie, że trzeba coś jednak dać, prawda, że będę miał mniej. Bardzo nie lubiłem tych praktyk pokutnych, natomiast proszę zauważyć, że wszystkie pokuty, które otrzymujemy w sakramencie spowiedzi, zawierają się w tych trzech elementach. Modlitwa to jest nic innego jak budowanie przyjaźni z Bogiem. To jest chyba najlepsze słowo, przyjaźń, kiedy budujemy z Nim relację. Szczera, otwarta relacja. I w dobrych momentach, i w trudnych.
post to nie jest tylko i wyłącznie odmawianie sobie jedzenia, bo to jest redukcja. Owszem, to jest ważny element postu, ale przede wszystkim post to jest pozwolenie sobie na odczucie braku, że ja nie muszę zawsze mieć wszystkiego, nie muszę mieć w sekundzie, nie muszę mieć na zawołanie tego, czego sobie zażyczę. Jaka jest rola postu, tej praktyki pokutnej? Wzmocnienie swojej woli. Żebym to ja kierował swoim życiem, a nie popędy, zachcianki kierowały mną. To jest bardzo ważny, ważny element postu. A poza tym post uczy pokory. Ja bardzo Państwa też zachęcam, kiedy już przyjdzie ten wielki post, żeby zdobyć się na takie praktyki pokutne, które będą dla nas niewykonalne w pewnym sensie. Bo może się tak zdarzyć, że porywamy się na takie praktyki pokutne, które są bardzo proste i później jesteśmy strasznie zadowoleni. O, udało się, skończył się wielki post, jaki jestem doskonały i to jest absolutna porażka. Właśnie chodzi o to, żeby doświadczyć swojej ograniczoności, że naprawdę nie jestem Panem Bogiem. To tak jak kiedyś mieliśmy we wspólnocie dyskusję, nie w Łodzi, tylko w innym klasztorze, od razu mówię, i chodziło o praktyki pokutne we wspólnocie. Jeden z braci mówi, no to nie oglądajmy w ogóle telewizji. I to był brat, który w ogóle nie ogląda telewizji. On to zaproponował wspólnocie. I był bardzo zadowolony, prawda? Natomiast warto zdobyć się na takie praktyki pokutne, żeby trochę odczuć to upokorzenie, że jednak jestem zależny od Pana Boga. To jest rola postu. No i w końcu jałmużna. To nie jest tylko i wyłącznie to, że ja muszę dać coś materialnego, chociaż to jest niezwykle ważne w przypadku pokuty, kiedy domaga się tego restytucja. Zaraz powiem, co to jest restytucja. Tylko jałmużna to jest takie działanie, że ja daję coś z siebie bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian. To może być mój czas, to mogą być moje zdolności, to jest pomoc ofiarowana, przekazana drugiemu człowiekowi, czyli daję coś z siebie, nie oczekując niczego w zamian. To mogą oczywiście być jak najbardziej też dobra materialne. I ta restytucja, bo nasza pokuta najczęściej przybiera ten wymiar duchowy. Odmów modlitwę, taką czy inną. Natomiast w niektórych wypadkach ta pokuta materialna jest konieczna. I o ile czasami zdarzy się tak, że otrzymujemy rozgrzeszenie, a nie wypełnimy tej pokuty duchowej, modlitewnej, to powiedzmy, że spowiedź ma jakiś w sobie brak, ale ona jest ważna, ta spowiedź. Aczkolwiek oczywiście trzeba też później przy kolejnej spowiedzi o tym zaznaczyć, powiedzieć, bo to jest też ciekawy symptom na temat naszego rozwoju duchowego, jak ta pokuta gdzieś jest na marginesie zostawiona. Ale powiedzmy, to rozgrzeszenie jest tak w mocy, tak? Ta spowiedź jest jak najbardziej ważna. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się grzech kradzieży albo zniszczenia mienia, to już w tym momencie pokuta musi też polegać na zadośćuczynieniu materialnym. Czyli bardzo prosty przykład, ukradłem 100 złotych. I w tym momencie, jeżeli jest taka możliwość, to ja zwracam tej konkretnej osobie 100 złotych. Nie muszę tego robić osobiście, prawda, że spinam się i mówię, dzień dobry, to ja ukradłem 100 złotych miesiąc temu, oddaję i uciekam. Tylko mogę to zrobić w taki sposób, żeby też siebie nie ujawnić, dlatego że spowiedź i spowiednik nie może nakazać. Słuchaj, musisz się ujawnić, ukradłeś 100 złotych, ujawnij się. Tego nie wolno spowiednikowi nakazywać. To jest też zakaz, spowiednicy nie mogą tego robić. Można to zrobić w sposób anonimowy, ale trzeba oddać. Jeżeli tej osoby już nie ma, gdzieś ta osoba wyjechała za granicę, nie mam kontaktu z tą osobą, to też jest bardzo ważne, żebym ja już tych pieniędzy nie miał, żebym tymi pieniędzmi się nie posługiwał. I kolejna rzecz, jeżeli nie mogę oddać tych pieniędzy tej osobie, to wtedy tę samą kwotę, czyli 100 zł przykładowe, przeznaczam na jakiś, powiedzmy, dobroczynny cel, żeby odpowiedzieć jakimś dobrem na zło, które się dokonało, prawda? To jest taka restytucja, powiedzmy, zastępcza, żeby nie mieć tych pieniędzy, co więcej, oddać te pieniądze na coś bardzo szczytnego i dobrego. Też bardzo podobnie wygląda restytucja w przypadku grzechu aborcji. Akurat jeśli chodzi o aborcję, też restytucja jest tutaj konieczna. Chodzi o to, że jeżeli zostały wydane konkretne pieniądze na zabieg aborcyjny, to wtedy też w ramach pokuty, która ma na celu uzdrowienie tego człowieka, prosi się o przekazanie tej samej kwoty, na przykład na cele związane z ochroną życia, czy na cele pro-life, czy na
domy opiekujące się dziećmi, czy na jakiś dom dziecka, czy na jakieś badania i na cele, które pomagają dzieciom zachować zdrowie i życie. Jeżeli ta osoba nie jest w stanie takich samych pieniędzy ofiarować w akcie pokuty, no to oczywiście tutaj robi się w ten sposób, że jakąś sumę, którą ta osoba jest w stanie przeznaczyć, to wtedy ją przeznacza. Czasami to się rozkłada na jakiś tam czas, na raty, ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten element materialny no, musi być zachowany, żeby odwrócić tę sytuację. Oczywiście żadna materialna pokuta nie wróci nigdy nikomu życia, nie naprawi takiej szkody duchowej, ale chodzi o zachowanie pewnej też sprawiedliwości. Tak jak przeciwieństwem złorzeczenia, kiedy kogoś oczerniam i komuś źle życzę, jest błogosławieństwo i dziękowanie Panu Bogu za tego człowieka, tak samo w przypadku materialnym. Jeżeli wydałem pieniądze na zły cel, to teraz niech wydam te pieniądze na dobry cel, żeby odpowiedzieć na zło jeszcze większym dobrem. Problemy z pokutą. Ja tak sobie myślałem o tym i myślę, że Państwo pewnie zaproponują coś innego, bo to, co dla mnie może być jasne i oczywiste, wcale nie musi też być jasne i oczywiste dla innych. Ale myślę sobie, że takim częstym problemem jest błędne, czy może być błędne rozpoznanie grzechu przez spowiednika. I wtedy pojawia się albo przesada w nadaniu pokuty, albo pobłażliwość. Znowu konstruujemy przykład. Wyobraźmy sobie taką sytuację, żeby tak... No nie wiem, no. No coś bardzo drobnego zrobiłem. O, na przykład nie odmówiłem modlitwy, takiej krótkiej modlitwy wieczorem albo rano. I spowiednik mówi, pielgrzymka do Ziemi Świętej. To jest oczywiście, teraz to przerysowałem, natomiast zdarzają się takie wypadki, kiedy z jakiegoś powodu ta pokuta jest zbyt ciężka, zbyt nieproporcjonalna albo odwrotnie. Nie wiem, załóżmy, jest sytuacja zdrady małżeńskiej, a spowiednik mówi, a to się zdarza, to może dziesiątki różańca, prawda? I trzeba na to też bardzo uważać. To jest przede wszystkim też apel do nas, do spowiedników, żeby to, co mówiłem wcześniej, żeby ta pokuta była w miarę proporcjonalna do grzechu, chociaż nigdy nie będzie. I bywa tak, że penitent może pomyśleć sobie, ale ta pokuta jest lekka w porównaniu z tym, co zrobiłem w życiu, ale też, żeby z drugiej strony nie było tej przesady, żeby ta pokuta była wykonalna. Bo może tak być, że dostaniemy taką pokutę bardzo ciężko i później przez lata, czy przez czasami wiele miesięcy nie idziemy do spowiedzi, bo dostaliśmy taką pokutę, której wykonać nie potrafimy i wydaje nam się, że dopóki tej pokuty nie wypełnimy, to nie można do spowiedzi przychodzić. Nic z tych rzeczy. Trzeba tym bardziej przyjść i powiedzieć innemu spowiednikowi, o co chodzi. Bo często pokuta, zamiast nas przywrócić do jedności z Bogiem, potrafi skutecznie zablokować, kiedy jest niewykonalna albo zbyt ciężka, a my nie wiemy, że możemy zgłosić sprzeciw wobec tej sytuacji. No i znowu, druga strona, błędne podejście penitenta. Myślę, że też może towarzyszyć temu przesada, kiedy pokuta jest bardzo lekka, na przykład też odmów jakąś modlitwę, litanie i często... To też pewnie wypływa z różnych uwarunkowań. Penitent czasami chciałby tę pokutę jak najlepiej odmówić i też może mieć taki niedosyt, że ta pokuta jest zbyt mała, zbyt pobłażliwa, albo on to też źle wykonał, źle zrobił. I też w tym momencie zamyka się na Boże miłosierdzie, bo przesadnie koncentruje się na technicznej stronie pokuty i na tym, że on ocenia, że spowiednik jednak źle rozeznał. Ja popełniłem taki grzech i powinienem mieć tę pokutę znacznie bardziej ciężką. No ale też pojawia się druga strona, to jest lekceważenie pokuty, że pojawił się bardzo poważny grzech, natomiast dostałem rozgrzeszenie, zdobyłem rozgrzeszenie i ta pokuta gdzieś może wyparować. Więc to jest, myślę, też taka kolejna rzecz, której warto sobie się przyglądać. I ostatnia część z mojej strony to są pewne sugestie, jak popracować nad własną pokutą, żeby ta pokuta nie popadała w przesadę, nie była z kolei zbyt pobłażliwa i żeby ta pokuta była rzeczywiście dla nas takim procesem uzdrowienia. To jest przede wszystkim regularna spowiedź. To jest trochę tak, że jeżeli chorujemy, a grzech jest chorobą duchową, no to tutaj tak od czasu do czasu, jak damy sobie
kontakt z Bożym miłosierdziem, no to to będzie na zasadzie takiej bardzo dorywczej, prawda, że raz na jakiś czas sięgamy po coś, co daje nam życie i teraz jak pokuta ma nas uzdrowić, skoro ona jest raz na jakiś czas? To jest tak jakbyśmy jakiś bardzo ważny lek, który nas uzdrawia, brali, nie wiem, raz na rok czy raz na jakiś długi czas i potem się dziwimy, że w naszym życiu się nic nie zmienia. To jest regularna spowiedź, bo to jest proces. To jest proces uzdrowienia. I nieodkładanie pokuty na później. Ja sam się też o tym przekonałem, że pokuta, a raczej nieuporządkowanie wewnętrzne, teraz mówię o sobie, teraz tak się trochę uzewnętrznie. Miałem z tym jeszcze przed zakonem taki problem, że jeżeli pokutę od razu nie odmówiłem po spowiedzi, no to potem można już było jej na do widzenia pomachać. W tym sensie, że ona bardzo szybko uciekała i też tej pokuty nigdy nie traktowałem zbyt poważnie. A to był najlepszy znak takiej mojej niedojrzałości duchowej, bo jeżeli tak podchodziłem do pokuty, to potem odkryłem, że bardzo, bardzo podobnie podchodziłem do innych ważnych rzeczy w moim życiu. Właśnie coś osiągnąłem, zdobyłem rozgrzeszenie, jest sukces, a ta pokuta to już teraz jest mniej ważna, zapominając o tym, że ta pokuta dopiero mnie będzie przywracać do tego duchowego zdrowia. I druga sugestia, to jest taka sugestia, żeby układać własne pokuty. Prawda? Chodzi o to, żeby może niekoniecznie na ulicy drzeć szaty i siedzieć w popiele, ale o co chodzi? Chodzi o to, że spowiednik dając pokutę daje pewne minimum i to jest raczej taka zachęta, żeby rozpocząć dłuższą drogę. Na przykład konstruujemy taki przykład, tak? Otrzymujemy w ramach pokuty do przeczytania nie wiem, dwa rozdziały z Ewangelii. Przeczytamy, odhaczone, przeczytałem, wszystko załatwione. A raczej warto pomyśleć w inny sposób, że po tych dwóch rozdziałach, jeśli coś cię ruszyło, coś cię tknęło, czytaj dalej. Bo to jest tylko i wyłącznie pokuta, to jest taki wstrząs i zachęta do tego, żeby już samemu zacząć odkrywać wartość tej pokuty. Nie wiem, mąż w ramach pokuty przynosi żonie kwiaty. Prawda? Aha, bo to jeszcze jest taka sprawa, że no właśnie, jeżeli są takie grzechy, które wymagają praktycznego działania, jeśli na przykład mąż ma taką świadomość, że swoją żonę bardzo zaniedbuje, że ostatni raz kwiaty dał jej 30 lat temu. To oczywiście można taką pokutę poprosić, prawda, dziesiątkę różańca. Tylko, że no pomodlimy się, wzmocnimy się duchowo, ale jednak jest jeszcze taki niedosyt ten materialny, prawda, ten fizyczny. I jeżeli taki mężczyzna, powiedzmy, otrzymuje pokutę, przynosi żonie kwiaty, to raczej jest taka zachęta, pewna cicha zachęta, żeby robił to częściej, a nie tylko raz na 35, tak, czy raz na 25 lat. Dlatego bardzo zachęcam do praktykowania pokut takich też własnych, dlatego że każdy z nas siebie zna najlepiej. I kiedy na przykład macie Państwo z czymś problem, na przykład, no nie wiem, no na przykład ze spóźnianiem się, no to wiemy, z czym mamy problem i pokuta, jako ten proces zdrowienia, jest już dostosowana do tego, żeby akurat wyeliminować tę konkretną wadę w moim życiu. Żeby też nie przerzucać tego wszystkiego na spowiednika. Spowiednik powiedział, że mam raz kwiaty przynieść, to już wydam te 6 zł i przyniosę te kwiaty. Nie, to jest dopiero początek tej drogi. To są takie dwie sugestie tylko, ale myślę, że jak bardzo je weźmiemy do serca, to może się bardzo w nas ta pokuta rozwinąć i ona może przynieść naprawdę ciekawe efekty. Za czym ja na przykład tęsknię, jeśli chodzi o te pokuty, które były kiedyś, w tych pierwszych 7 wiekach chrześcijaństwa, czy raczej w 4 wiekach, bo to od 3 wieku mamy te bardzo publiczne, zewnętrzne pokuty. No wyobraźmy taką sytuację, nawet nie wyobraźmy, ale jest, bo znamy z życia społecznego takie sytuacje, gdzie ktoś pełni wysoką funkcję społeczną, też jest to duchowny na przykład, biskup czy ksiądz X. Pojawia się jakieś zgorszenie, pojawia się grzech i nagle cała sprawa milknie i Kościół jako wspólnota nie wie w końcu, co się stało z tym człowiekiem, bo tutaj niektórzy go widują w takim miejscu, on tu się tutaj pojawia, z drugiej strony był jakiś tam grzech, coś tam słyszeliśmy, że było nie tak
I w moment, kiedy nie ma tej pokuty zewnętrznej, straciliśmy moim zdaniem coś takiego istotnego bardzo, że wspólnota Kościoła, wszyscy wierzący powinni dostać jasny sygnał, czy ta osoba przyznała się do grzechu, czy pokuta została nadana, jeśli tak, to jaka, a jeśli ta osoba już pojawia się publicznie, wraca normalnie do pracy, to wszyscy chyba powinniśmy mieć jasność, czy ta pokuta została dopełniona. Czyli takiej też chyba jawności zewnętrznej dzisiaj brakuje poprzez to, że ta pokuta została chyba za bardzo sprywatyzowana. To tak na marginesie tego, za czym tęsknię, prawda? A jeśli chodzi o te praktyki zewnętrzne, to oczywiście w ramach już tutaj upodobania każdy może wprowadzać.